Wygląda na to, że rodzina znanej pary niebawem się powiększy. Jak donosi jeden z magazynów, Sylwia Grzeszczak, 30 l. i Marcin Liber-Piotrowski, 38 l. spodziewają się drugiego dziecka. Mają już 3,5-letnią córkę bognę. 28 lipca Sylwia Grzeszczak i Marcin Liber-Piotrowski będą obchodzić piątą rocznicę ślubu. Ale znają się dużo dłużej, bo od 2006 roku Sylwia poszukiwał nowej wokalistki, Sylwia zgłosiła się na casting i tak, to się wszystko zaczęło. Nagrali razem płytę ona i on. Reklama w 2011 roku wokalistka rozpoczęła solową karierę i mniej więcej w tym czasie pojawiły się pierwsze spekulacje na temat jej relacji z Liberem. Okazało się, że tych dwoje rzeczywiście bardzo się do siebie zbliżyło. Sylwia i Marcin chronią życie prywatne. Rzadko pokazują się razem publicznie i niechętnie mówią o swojej miłości. Czasami zabierają głos i dzielą się przeżyciami i ważnymi doświadczeniami. Tak było w 2015 roku, kiedy to Grzeszczak potwierdziła, że ona i mąż spodziewają się dziecka. Córka bogna przyszła na świat 5 grudnia 2015 roku w szpitalu w Poznaniu. Teraz okazuje się, że dziewczynka będzie miała rodzeństwo. Jak czytamy we fleszu, Sylwia Grzeszczak jest w drugiej ciąży. To dopiero pierwsze tygodnie ciąży, zdradza w rozmowie z magazynem osoba z otoczenia wokalistki. Podobno, artystka na razie nie zamierza zwalniać tempa i już planuje występ na Topow, Top, top pod festiwal. Przygotowuje się również do wydania singla. Czas dla siebie, gwiazda będzie miała dopiero na początku przyszłego roku. Wtedy razem z Liberem zamierzają zaszyć, się w domu i skupić na przygotowaniach do narodzin maleństwa. Czytamy. Zobacz więcej materiałów.